Jaki mam zamysł? Mam zamysł taki, żebyśmy popracowali nad rolą Scrum Mastera i rolą Scrum Mastera w takich dwóch wymiarach. Sobie trochę rozłożymy na atomy tą rolę, czyli cechy Scrum Mastera i umiejętności Scrum Mastera. I teraz Was zapraszam do tablicy i mam plan taki na naszą aktywność, żebyśmy popracowali w breakout roomach w dwójkach i wypisali na post-itach i cechy i umiejętności Scrum Mastera przez parę minut właśnie w takich dwójkach, a później zbierzemy się razem i będziemy mieli krótką dyskusję na temat tego, na temat tej roli właśnie w kontekście i cech i umiejętności. Czy to jest dla Was jasne? Tak. Chciałabym Was prosić o podzielenie się właśnie tym, co stworzyliście. Już padło zrozumienie biznesu, natomiast gdybyście mogli tak krótko powiedzieć o Waszych, o efekcie Waszej pracy, czyli o cechach i umiejętnościach, które wypisaliście. Ja mam takie pytanie. Tutaj obie grupy robiły na tej samej tablicy, tak? Tak. Tak, tak. Tak, więc to na pewno musi być obserwatorem. To często jest... Bo mówimy o cechach teraz. Tak. Tak, mówimy o cechach. To w momencie, kiedy Scrum Master wpada nagle do zespołu i od razu tu zmieniamy, tam zmieniamy, się zmieniamy. Nie da spokojnie przypatrzeć się, a z czego wynika zachowanie obecne zespołu, a co jest, co może być tego przyczyną, tylko wpada i zmienia. Okej, nawet jak widzimy, że to jest coś, co chcielibyśmy zmienić, to zobaczmy głębiej, zobaczmy dalej. Transparencja jest też tutaj mega ważna w stosunku do wszystkich, od organizacji, product ownera i zespołu. Rozważność, czyli nie podejmujmy pochopnych decyzji na wojenkę, hero Scrum Master. Ale odwaga tutaj też musi być. Nie może być to osoba zastraszona przez zespół albo przez organizację czy product ownera, siedząca sobie w swoim kubiku i ustawiająca wyłącznie Jira Mastering. No i upór. Upór. Musi być tylko doprecyzował, że upór jako niezłomność. Albo niezłomność, tak. Uparty. Tak, upór jako niezłomność. Może nie twardogłowy, bo to najgorsze. No. Nie. To w tym sensie. To co, Paweł, umiejętności? Możemy, chyba że wy chcecie z drugiego pokoju coś powiedzieć. My zawsze coś chętnie powiemy. No to dawajcie, a ja po was. No dobra, no to stwierdzamy, że niewątpliwie ta osoba musi być uczciwa, bo prędzej czy później, myślę, no ludzie patrzą na to, na tą osobę, no i szybko się połapią, że to jest osoba, która coś tam kręci i tak dalej, więc musi świecić przykładem, musi po prostu mega zaufanie budzić. Musi być też taka spójna wewnętrznie, to jest dużo cech naraz, ale no po prostu te osoby, które pracują ze Scrum Masterem, patrząc na nią, muszą po prostu od razu powiedzieć, tak, to jest konkretna osoba, to jest uczciwa osoba, ja jej mogę zaufać. I product owner, i organizacja, i zespół deweloperski, no i ewidentnie cierpliwość. Ja tutaj aż 3 kciuki w górę dałem, bo po prostu to święty człowiek często musi być, po prostu naprawdę. Zdarzają się takie sytuacje, że ma ochotę na przykład wybuchnąć, ale broń Boże nie może, musi właśnie zatrzymajmy się, zastanówmy, pomyślmy. No i mimo wszystko ta osoba musi być odporna psychicznie, musi mieć twardy tyłek. Krótko mówiąc, musi się liczyć z tym, że czasami organizacja, no delikatnie mówiąc, nie będzie go wspierać. Albo Tak, bardzo delikatnie mówiąc. No jak ma zmienić organizację, to trzeba gdzieś znaleźć jakieś miejsce, które trzeba tam popchnąć, złamać, zepsuć. I żeby nas nie złamali, się naprawili. Bardziej. Tak. Dokładnie. I tutaj mieliśmy z Kasią pewnego rodzaju filozoficzną dysputę, czy empatia jest cechą, czy umiejętnością. Tego nie wiemy do teraz, ale jesteśmy pewni, że Scrum Master musi być empatyczny. To bezwzględne. Okej, okay, czyli to jest to po środku. To po środku ta empatia. Okej, okay, dobra. Dobra, to może ja teraz o umiejętnościach, to co żeśmy z Magdą rozmawiali w pokoju numer 1 bodajże, to tak, facylitacja, no czyli jest w stanie facylitować po prostu, ale w tym kontekście takim prawdziwym, prawda, nie moderator, tylko taki, który pomaga zespołowi dojść
do decyzji. No musi umieć mediować, umieć takie umiejętności jak mediować, bo będą różne frustracyjne sytuacje, różne konflikty, więc musi umieć pomóc i zobaczyć też te rzeczy. To jest powiązane trochę z tym obserwatorem, o którym Magda mówiła. Mentoring, no i coaching to jest troszkę, wiadomo, troszkę inne rzeczy, ale z podobnego tematu, tak, czy coaching grupowy, czy coaching indywidualny, to jest praca po prostu przede wszystkim, znowuż obserwacja, rozwaga i odważność się przydadzą, żeby tych ludzi pomóc im po prostu przejść przez tą drogę. True. Jasne, super. I kolejne umiejętności z drugiego pokoju? To ja przyjdę. Może ty, Kasiu. Bardzo chętnie, dziękuję. Jakość w technologii, to znaczy to jest bardziej wiedza niż umiejętność, ale to jest też coś, czego Scrum Master musi nabyć, mianowicie to, żeby znał technologię wystarczająco, żeby być w stanie wspierać zespół i z product ownera w ich wysiłkach do wysokiej jakości. Musi rozumieć, jaka jest różnica między testami jednostkowymi, a testami integracyjnymi oraz jak zespół rzuci, że zaczynają mierzyć złożoność cyklomatyczną, to Scrum Master nie może zrobić wód? No. To musi co najmniej być w stanie zrozumieć, na czym to wszystko polega. Drugą umiejętnością, którą tutaj też mieliśmy małą wątpliwość, czy charyzma jest umiejętnością, czy cechą. Ja przyznam, że jestem przekonana, że jest to cecha, rzeczywiście można się jej nauczyć. Zresztą bardzo ciekawie to opisuje książka Mit charyzmy, którą bardzo, bardzo serdecznie polecam. Znaczy, że jest to umiejętność, mówisz, tak? Tak. Okay. Ja uważam, że jest to umiejętność, rzeczywiście da się nauczyć. Kate była na tyle charyzmatyczna, że przekonała mnie do tego. Okej. Okay. Tak. Do tego dochodzi nam aktywne słuchanie, czyli nieodzowne narzędzie Scrum Mastera, które jest potrzebne absolutnie codziennie, w codziennej pracy. Zrozumienie biznesu, czyli właśnie te dwa ostatnie słowa, które się pojawiły w naszym breakout roomie, ale niezwykle ważne. Czyli to, żeby z jednej strony rozumiał technologię, ale z drugiej strony też rozumiał biznes, żeby wiedzieć, jak wesprzeć product ownera, bo jak to się często zdarza, często odpowiedzią na pytanie, a co w tej sytuacji product owner powinien zrobić, jest wziąć swojego Scrum Mastera pod pachę. I zaprowadzić go tam, masz prowadź, albo masz rób mi coś. Bo Scrum Master częściowo pomaga zespołowi się rozwijać, ale koniec końców zespół ma dostarczać wartość biznesową. Po to jest, nie? No tak, dokładnie. Scrum Master nie jest tarczą antyprodukt ownerską. No i ostatnia rzecz, którą mamy, to jest wspieranie. Czyli to jest bardzo szeroki temat, wspieranie wszędzie na różne sposoby, bo w zależności od sytuacji różne formy wsparcia mogą być niezbędne. I też wspiera zespół, ale też product ownera i całą organizację. Tak jest. Okay, czyli różne poziomy i różne narzędzia i różne wtedy też umiejętności takie specyficzne się przydadzą pod tą karteczką wspieranie. Dokładnie tak. I teraz tak na to patrzę i dziękuję Wam w ogóle za przedstawienie swoich efektów prac i tak na to patrząc, to mam takie, bo zamysł miałam taki, żebyśmy porozmawiali na temat, czy Scrum, tak krótko na temat tego, czy Scrum Master musi być techniczny. To jest pytanie, które gdzieś tam się przewija i czasami można je usłyszeć na sali, ale też jeszcze wcześniej zaciekawiła mnie ta empatia. I tutaj bym chciała to połączyć i może zaczniemy od tego, żeby sprawdzić sobie, jak myślicie, co z tą empatią. Tu nie chodzi o to, żebyśmy zawyrokowali, do którego worka ta empatia ma być włożona, czyli do cech czy umiejętności, ale może chwilę podyskutowali, czym jest dla Was empatia, tak subiektywnie patrząc na tą cechę czy umiejętność. I może właśnie zacznijmy od tego, jak myślicie, czym jest empatia, jak Wy ją postrzegacie? Okej, no to ja mogę powiedzieć, że ja empatię postrzegam jako zdolność do wczucia się w drugą osobę, do takiego, no nie tylko na poziomie takiego, nie wiem, intelektualnego zrozumieć, czy na przykład się boi, tylko tak poczuć to w pewien sposób, ale też, nie? Tak, ale w kontrolowany sposób, to nie jest takie nazwijmy palenie się w tych emocjach, tylko po prostu potrafić wczuć się w drugą osobę, wyobrazić sobie, co ona w danym momencie czuje i w pewien sposób to na autopilocie działa. Ja to osobiście tak rozumiem. To jest takie współodczuwanie. Takie współodczuwanie na poziomie myśli, emocji. Co może myśleć, co może czuć ta osoba? Tu jeszcze bym dodał do tego, że to nie jest tylko czucie tych złych rzeczy, bo czasami czucie radości też. Ogólnie, współodczuwanie. Tak. I tu podobno taniec bardzo rozwija empatię. Polecam jakby, co to... O.
Zrobimy kiedyś tutaj online'owe ten kursy dla Scrum Masterów z tańca może. Ale. Tak. Zwiększyć empatię. No, ja bym do tego dodała jeszcze, że za samą empatią, sama czysta empatia to jest jedno, ale to coś, co jest taką umiejętnością za empatią, to jest umiejętność reagowania w zależności od tego, co się czuje od innych. Czyli jeżeli widzimy, że jest rzeczywiście jakaś euforia, ale ta euforia warta jest wsparcia, to w tym momencie jakby jeszcze ją podjudzamy. Jeżeli jest euforia w sytuacji, w której nie powinno jej być, bo widać jakieś negatywne emocje z, na przykład z otoczenia albo z części grupy, to w tym momencie warto zadziałać na zasadzie, żeby nie unosić się euforycznie, ale rzeczywiście porozmawiać o tym, co się dzieje. I do empatii warto, żeby Scrum Master czy jakikolwiek lider miał też samokontrolę czy samoświadomość mocną też. Żeby wiedział, co w danym momencie przeżywa i żeby to było bardziej świadome w działaniu później z tą empatią. Taką samoświadomość, nie? Chodzi ci, Kuba. Samoświadomość i samokontrolę, tak. Te dwie rzeczy. Ja pojadę z empiryzmu. Dla mnie empatia jest takim kluczowym elementem inspekcji. Tak? Bez skutecznej inspekcji tego, co się dzieje, no ciężko jest się adaptować i to jest taki enabler dla mnie. Ale zgadzam się z wszystkim, co powiedzieć. To oczywiście, tak. Znaczy w tym obszarze, prawda? Nie we wszystkich obszarach, ale w tym tak. Jasne. Pewnie. Super. Ja myślę, że tutaj to właśnie rozstrzyganie nie jest o tyle ważne, jak właśnie to, że zobaczyliśmy empatię z różnych stron. Mamy nawet tipy, co może tą empatię rozwijać. Mamy też, rozmawialiśmy o tym, co jest ważne przy empatii, czyli chociażby później odpowiednie reagowanie, takie adekwatne do tego, co jest odczuwane przez drugą osobę czy też grupę. Także bardzo fajnie. Też dziękuję Wam za to poszerzenie tutaj widzenia, patrzenia na empatię. I idąc do tego pytania, które miałam w zamyśle, tak też chciałabym Was zaprosić do krótkiej dyskusji. Czy według Was Scrum Master musi być techniczny, nie musi, czy to w ogóle nie ma znaczenia, czy to jest rzeczywiście ważne, żeby miał takie techniczne zacięcie, jak sądzicie? Na pewno nie musi, tego jestem pewny. Nie musi. Paweł, nasze doświadczenia, pamiętasz, ze Scrum Master Akademii? Tak. Braliśmy psychologów, kogo? Socjologów, filozofów. Ja bym powiedziała, że rzeczywiście wykształcenia technicznego nie musi mieć, bo to nie jest, czy nie wiem, nie musi być byłym programistą na przykład, testerem, czy kimkolwiek innym, ale musi być otwarty i musi mieć wystarczająco dużo wiedzy związanej z technologią, żeby móc wspierać efektywnie swój zespół i żeby, co tu dużo mówić, nie dać sobie pocisnąć kitu. Oczywiście, tak. Musi się zacząć orientować, a ta umiejętność może przyjść mu z czasem, albo jej. Może zrozumieć programistów, tak można to powiedzieć. Zrozumieć technologię na poziomie wystarczającym. Tak. Jest to bardzo ważne w rozwoju Scrum Mastera, ale nie musi zaczynać jako osoba techniczna, nie musi być stricte techniczna. Dokładnie tak. Natomiast bardzo, bardzo rekomendowałabym dla Scrum Mastera, mimo tego, że to nie do końca jest techniczność, ale coś około technicznego, to jest zapoznanie się z takimi rzeczami jak Star Trek na przykład, albo Wiedźmin i tym podobne rzeczy, o których się mówi o których się mówi w tych kręgach, dlatego że w tym momencie będzie się w stanie efektywniej komunikować z zespołami deweloperów. No tak, musi być nerdem, krótko mówiąc. Chociaż troszeczkę nerdem. Słuchajcie, w końcu w naszej szkole Scrum Masterów jest moduł jak być nerdem. No. Super, bardzo fajnie. Okej, to żeby też nie przedłużać i żeby domknąć, żeby mieć czas na domknięcie tej naszej sesji, to dziękuję Wam bardzo też za tą dyskusję i tak, jakbym miała jeszcze dodać coś od siebie, to totalnie też jestem za Waszą opinią i zgadzam się z Wami, że techniczne wykształcenie czy wiedza nie są tak ważne, jak taka otwartość i ciekawość i zrozumienie technologii i aspektów technicznych. I myślę, że to jest ważne, żeby cały czas być tego ciekawym i może to przyjść w locie, tak jak Ty, Magda, powiedziałaś, że to jakby w biegu można się nauczyć i jestem też tego przykładem. Więc... Ja też. Więc to tak, to jest możliwe, dokładnie, wszystko to jest możliwe. No. Także dziękuję Wam bardzo za pracę.